Część z was na pewno czeka na Humankind. Ten tytuł będę klepać właśnie po tym, jak widzicie na ekranie, czyli w sumie już klepię, bo gdy jakaś gra ląduje na kanale, to inna jest już albo na tapecie do ogrania na kolejny dzień, albo już w nią gram. Dzisiaj ogramy sobie tytuł, który wita nas hardkorową, twardą, mocną, rockową muzyką. Jucha będzie tutaj latać po wszystkich ścianach, otrzymamy klasycznie stworzone lokacje z masą przejść, sekretów, warstw, poziomów w starym, oldschoolowym stylu strzelanki. Uwielbiam takie gry, więc podejście do takiej nowej produkcji było dla mnie po prostu obowiązkiem, a nie jest to jedyna gra w tym stylu planowana na najbliższy tydzień. Warto takie filmy obejrzeć też w 1080p albo nawet więcej, bo dynamika rozpierduchy będzie tutaj istotnym elementem. Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami Dread Templar, który już kiedyś zapowiadałem w pigule na temat FPS-ów oldschoolowych. Zostawię ten tytuł, czy powiedzmy tą pigułę, gdzieś w prawym górnym rogu w systemie kart. Mimo że jest to indyk, mimo że dla wielu graczy taka grafika dzisiaj jest nieakceptowalna, to jednak są takie stare pryki, które w latach 90. miały lat 20, 30, 40 i pamiętają takie gierki jak Duke Nukem 3D, Blood, pierwsze Wolfensteiny czy inne. I tego te pokolenie graczy dzisiaj też chce. Podobnych gierek, ale robionych dzisiaj. Co udowadnia, że to dobry kierunek robienia gier i też można na tym zarobić. Oceny i fakt, że Dread Templar w tydzień zdobył ponad 150 ocen pozytywnych na Steamie i tylko 5 negatywnych. Oczywiście w momencie robienia materiału. Jednak przyznam szczerze na start, że pierwsze kilkanaście minut w tej grze rodziło u mnie dziwne podejrzenie, że moja ocena dla tej produkcji będzie nieco niższa od tych przeciętnych na Steamie, ale im dalej grałem, tym okazywało się, że Dread Templar to solidny indyk. To co widzicie to wersja we wczesnym dostępie, która pojawiła się 14 sierpnia 2021 roku i niezwykle miło wypada fakt, że tuż po premierze autorzy wydali 4 hotfixy. Wydawcami są tutaj OneSea Entertainment, którzy na koncie mają sporo różnych właśnie takich trochę bardziej oldschoolowych gierek, w tym naprawdę świetnie oceniane, ale też mieli parę potknięć, na przykład Graven, jaki pokazywałem i który był straszny. Autorami gry jest tutaj studio Teen 19. Fabularnie, cóż, mamy się zemścić, moi drodzy. Tak, po prostu zemścić. I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o wstępniak fabularny. W tej grze po prostu jesteśmy mszczącym się templariuszem, który za cel postawił sobie zniszczenie zła. Szkoda, że nie pojawiły się tutaj żadne scenki filmowe, nawet prosto wykonane, jakieś animowane, albo nawet rysowane, jak to ma miejsce czasami w różnych indyczych gierkach. Pozytywnie zaskakuje to, za ile dostaniemy Dread Templar. 54 zł z przeceną z wyjścia do wczesnego dostępu, tam do 48 zł. Na G2 znajdziemy klucze globalne porówne 44 zł i 40 groszy. Jak przystało na ten gatunek growy, wstajemy chyba z grobu, bo budzimy się w krypcie, a pierwszą bronią, jaką złapiemy w swoje łapki, no, są tutaj urocze katany. O ile dobrze kojarzę, to sztuka wschodnia rozdziela rodzaje katan, chyba względem ich chyba długości albo formy ich walki. Tu się nie znam, może ktoś napisze mi w komentarzach, bo takie króciutkie to te katanki trochę są. Co ciekawe, możemy je nabić, jakby złączyć. Powstanie wtedy forma dzidy, szkoda, że nie laserowej, ale do rzucania. I bardzo satysfakcjonujące jest, kiedy trafimy przeciwnika w główkę. Głównym problemem w pokazywaniu tej gierki na YouTubie jest, moi drodzy, kompresja. Bo styl lokacji w tej gierce jest bardzo klasyczny, a grafika wykonana jest w takim pixelarcie, czyli no jak przyjrzymy się ścianom, są one takie pixelartowe, trochę można powiedzieć, że stare, powiedzmy w skrócie ujmując, po prostu klasycznie oldschoolowe. I z kompresją YouTube'a i renderu to nie jest tak wyraźne, jak jest w rzeczywistości. Pierwsze kilka momentów Dread Templar wyjaśnia nam bardzo prostą mechanikę. Tutaj nie ma co dużo tłumaczyć, po prostu zdrowie, pancerz, skok, odskok, regenerujący się jakiś czas i fakt, że różne bronie mogą korzystać z tego samego typu amunicji, na przykład jakby takie dwa Uzi oraz dwa pistolety. Jest jedna zdupiona rzecz. Wchodzenie po drabinie to masowanie spacji parę razy zamiast po prostu wchodzenie klawiszem W. Dziwnie to wygląda. Mechanika rozwałki jest bardzo klasyczna, ale w mojej ocenie leciutko za wolna i warto grać nie na normalnym trybie trudności, a z góry na wysokim maksymalnym, na najwyższym jakim się da. Dlaczego tak? Bo w mojej subiektywnej ocenie przeciwnicy strzelają i atakują
atakują po prostu za wolno. Gdy latamy po tych naprawdę ładnie, klasycznie zrobionych lokacjach z sekretami, które są podsumowane po przejściu poziomu i super sekretach, które wymienione nie są. Na przykład, wiecie, sekrety mamy tam na przykład 3 na 8, a super sekrety nie są właśnie w ogóle wymieniane, chyba że go znajdziemy, no to wtedy jest to pokazane. I rozwalając na krwawą juchę przeciwników, dostrzegamy ten mały problem właśnie w nich. Gdy przeciwnik do nas strzela z daleka, nim jego strzał doleci do nas, my zdążymy zrobić kawę. Amunicji wala się naprawdę sporo, apteczek również. Mam dziwne wrażenie, że Dread Templar jest przez te dwa pierwsze epizody, jakie mamy we wczesnym dostępie, minimalnie za łatwe. To nie jest złe uczucie, to nie jest wada tej gry, ale jednak jak ktoś szuka gromki rozwałki z wysokim stopniem trudności, to niestety chyba nie tutaj. Co nie znaczy, że przeciwnicy nie robią się coraz trudniejsi. To jest cechą pozytywną Dread Templar, że im dalej gramy, tym mamy co mapkę jakiegoś nowego albo dwóch przeciwników, na przykład szarżujących koksów z mieczami albo blujące i biegające szybko jakieś zmutowane psiaki. Później napotykamy też przeciwników latających. Można odnieść wrażenie, że w Dread Templar wprowadzono obrażenia zmieniające się w ramach odległości. Próbowałem to przetestować, ale z racji, że potwory mają z góry fokus na dotarcie do gracza, mimo wszystko, mimo przeszkód i tak dalej, było to trochę trudne. Dread Templar ma jedną mocno fajnie rozwijającą się zaletę, bo eksplorując podziemia, a przede wszystkim sekrety oraz lokacje oznaczone jakby takim wyłomem na ścianie, to takie dodatkowe mini epizody, znajdziemy czerwone esencje oraz kamienie runiczne jakby. Pierwsze, czyli czerwone, służą nam do odblokowania slotów na ulepszenia, a te drugie nimi właśnie są, ulepszeniami. To na początku wygląda bardzo koślawo, mało rozbudowanie, jednak gdy odblokujemy całą kolumnę, na przykład dla strzelby, wraz z ostatnim złotym perkiem, jest już ciekawiej, gdy strzelba nie ma rozrzutu, na przykład na dystansie i działa jak snajpa. No oczywiście nie zadaje tak dużych obrażeń na dystansie, jakbyśmy chcieli. Tych perków jest całkiem sporo, a łącznie w finalnej wersji ma być tutaj coś ponad 120 modyfikatorów postaci. One są po prostu no proste, tak? Na przykład więcej zdrowia, ale też na przykład większy magazynek do jakiejś broni, czy jakieś konkretne efekty zatowane broniami. Gruba sprawa. Wadą, zaletą tej strzelanki są bossowie. Z jednej strony fajnie, że w ogóle są, z drugiej niestety to takie gąbki na pociski, w sumie żaden z nich nie jest twardy. W całej grze padłem może parę razy, ale jednak problem stanowił tutaj dla mnie pajęczak robiący cały czas małe gunwiaki w nieskończoność. Tak poza tym bossowie w tej gierce nie są zbyt trudni do porobienia, niestety. Głównym problemem jest ich niewielka lokacja, gdzie z nimi walczymy, i rezygnacja na przykład z zręcznościowej walki na warstwowej lokacji. Tu jest boss, arena i w sumie tyle. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne i tego, jak działa Dread Templar technicznie pod względem na przykład ilości klatek, wysypań do pulpitu, tego typu rzeczy, zwiech i tak dalej, no cóż, nie bardzo jest tutaj się do czego przyczepić, bo gierka ma wymagania po prostu z pralki, w ogóle nie obciąża praktycznie procesora ani karty graficznej, nie rwie, nie tnie, nie wywala do pulpitu, nic z tych rzeczy, przynajmniej u mnie, i grę sobie przetestowałem na moim aktualnym najlepszym sprzęcie oraz moim aktualnie najsłabszym sprzęcie, jedno i drugie daje tej grze bez najmniejszego problemu. Ewentualnie co technicznie mogłoby być tutaj zrobione lepiej, to interfejs ulepszania postaci oraz może jakieś filtry w menu zmieniające klimat gry, na przykład na bardziej pixel, na mniej pikselowy, czy na przykład na bardziej krwawy, na mniej krwawy, coś w tym stylu. Sam pixel art jest naprawdę bardzo ładny, jeżeli chodzi o wykonanie lokacji, ale kiepsko wygląda tutaj niestety jucha. Ja wiem, że w takich oldschoolach jucha nigdy piękna nie była, ale tutaj jednak rozmazane na ścianach i odstające od tych ścian ślady po krwi, albo czasami będące wręcz sprite'ami, które można oglądać dookoła, to wszystko wygląda bardzo, bardzo przeciętnie. I tutaj jeżeli chodzi o juchę i taki pixel art, taki klasyczny FPS, warto sobie zobaczyć Prodeusa. Tam jucha po prostu się leje przepięknie, mimo że jest pixelartowa. Tutaj ta jucha niestety jest brzydka, kiedy na przykład mamy jakiś ślad od góry do dołu, krwisty i tak dalej, on jest po prostu oddzielony troszeczkę od ściany. Wiele trzeba też powiedzieć o przeciwnikach w tego typu produkcjach, czy stanowią wyzwanie, jak wygląda mechanika walki z nimi. Poza tym, że co epizod mamy kolejne typy przeciwników, tak sami przeciwnicy są bardzo przeciętni, też niestety. Bywają lokacje, że jest ich dużo, bywają skrypty, że otwierają się jakieś przejścia, wyłazi ich tych przeciwników sporo, ale mamy
na przykład pozamykane drzwi, musimy przetrwać do ostatniego przeciwnika i tak dalej. To jest wszystko spoko, ale Dread Templar jest grą dość zamkniętą, lokacji bardzo otwartych. Wiele tutaj nie ma, a jak już są, to takie trochę poprzecinane różnymi przeszkodami. To sprawia, że przeciwnicy nie mają jak się rozkręcić i możemy poczekać za rogiem, na przykład aż gość ze strzelbą podejdzie bliżej, a my zdejmiemy go sobie na strzała. Nasz odskok ratuje tutaj nam sprawę niemal na każdym kroku i brakuje przeciwników, którzy wywołaliby na nas jakieś mocniejsze efekty, porazilibyśmy, nie mogli odskoczyć, zatruli, podpalili coś. Postać w Dread Templar jest po prostu nieco za szybka w stosunku do tego, jakie reakcje mają przeciwnicy, jak szybko walą do nas, tak? Na przykład to, jakie obrażenia nam zadają na danym obszarze. Nie jest to problemem jakimś masakrycznie dużym, ale w porównaniu do na przykład Dusk albo Iron Fury grało mi się w ten tytuł tak spokojniej. Mam tu na myśli oczywiście to, czy przeciwnik spuści nam łomot, czy mogę go po prostu ignorować i pobiec sobie dalej. Niestety niewiele tutaj wiemy na przykład o możliwości moderki gry, czy to można by jakoś poprawić modami. Jednak patrząc na jej długość tej gry, na jakość lokacji, ilość sekretów i tych super sekretów, a także ilość ulepszeń postaci, w mojej ocenie Dread Templar wypada naprawdę spoko za cenę nieoficjalną 44 zł, nawet bardzo spoko, a oficjalnie też nie jest źle. Na miejscu autorów pierwsze, co bym orał w tej gierce, to responsywność gry przeciwników. Gdy stoję obok na półce skalnej, widzę typa ze strzelbą, na przykład tam, nie wiem, po drugiej stronie kanionu, on strzela, ja zdążę się odpryskać, naprawdę, nim kula do mnie doleci, więc to jest trochę przykra sprawa. Finalnie, powiem, że im dłużej jednak grałem, tym mocniej doceniałem ten tytuł. Posiada jedną zasadniczą cechę, która buduje pozytywną ocenę dla niej. Jedną podsumowującą jakby cechę pozytywną. Gdy grasz i widzisz bossa, klepiesz go, pokonujesz tego bossa i spodziewasz się napisu: to by było na tyle, wczesny dostęp, spadaj. W Dread Templar zabijamy bossa, następny akt. Kolejnego bossa, następny akt. I to jest ten wczesny dostęp, gdy myślimy: kurde, kiedy to się skończy? W zależności od tego, jak eksplorujemy poziomy, powinno nam tutaj zejść, wydaje mi się, że około 5 godzin. Gra w tej wersji zawiera 2 epizody, łącznie 10 poziomów i ważne jest to, że każdy taki poziom jest dość spory. Zapowiedziane do pełnej wersji jest 25 oraz 5 epizodów. Gra ma zawierać również dodatkowe wersje językowe, chociaż są rzeczy, które niestety mnie trochę rozczarowują i dlatego Dread Templar dostaje ode mnie miniaturkę lekko zieloną, a nie w pełni zieloną, bo w zapowiedzi tego, co otrzymamy na pełną premierę, są tylko 2 nowe bronie. Mimo rozwinięcia plansz o 3/5, bo niby 2/5 już mamy teraz, mamy lekko ponad 15 przeciwników z 25 planowanych. Mimo bardzo przyjemnych map sekretów, super sekretów, ciekawej mechaniki rozwoju naszych broni, ulepszenia i tak dalej, to content popremierowy jakoś niewiele będzie większy i ciekawszy, bo za światem i oczywiście lokacjami. Dlatego uznaję, że jest to gra dobra z plusem, ale do arcydzieła czy gry bardzo dobrej jeszcze zabrakło. Zostawiam 2 oceny pozytywne na Steamie, mimo wszystko jak najbardziej, ale przeglądając miniatury na kanale, w liście wszystkich filmów na moim kanale, nie zobaczycie pod Dread Templar takiej pełnej zieleni, czyli pełnego polecenia gierki. Na koniec scenka podziękowalna dla płatnych wspierających, dla tych nowych wysłałem parę glejtów podziękowalnych, powinny wam dojść wkrótce, jak mówiłem na początku, wkrótce na kanale Humankind, do tego jeszcze jeden podobny oldschoolowy FPS, myślę też, czy nie wrzucić pewnego pozagrowego filmu na YouTube'a, nie żadnego światopoglądowego albo kontrowersyjnego, po prostu od dłuższego czasu montuję sobie film o moim mieście, nie historyczny, a bardziej... ciężko powiedzieć jaki, 3 minuty, 33 sekundy po prostu z mojego miasta. Dajcie znać, czy taki film, troszeczkę inny, miałby sens na kanale. Tyle.